To jest Biznes Polska, Edyta Hołdyńska, dobry wieczór, witam Państwa i od razu zapraszam na najważniejsze informacje ekonomiczne, gospodarcze. Teraz przed Państwem materiał filmowy. Burza wokół spółek Skarbu Państwa, wyniki w dół o 40%. Firmy kontrolowane przez państwo zanotowały w drugim kwartale 2024 roku znacznie słabsze wyniki finansowe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Według najnowszych danych ich łączny zysk wyniósł niespełna 7 miliardów złotych, co oznacza spadek o 40% w porównaniu z rokiem 2023. Platforma Obywatelska tymczasem chwali się w mediach społecznościowych, że w spółkach Skarbu Państwa wymieniono około 98% kadry zarządzającej. Rząd uzasadniał zmiany koniecznością chęci zakończenia nieudolnego zarządzania w spółkach Skarbu Państwa. Sprawę wyników spółek Skarbu Państwa skomentował były prezes Orlenu, przypominając na platformie X, że firmy kontrolowane przez państwo zarobiły w drugim kwartale niecałe 7 miliardów złotych, czyli o 40% mniej niż przed rokiem. Orlen, największa firma paliwowo-energetyczna w Polsce, odpowiedzialna za dostarczanie około 2/3 paliw sprzedawanych na krajowym rynku, zamknęła drugi kwartał 2024 roku z niespodziewaną stratą w wysokości 34 milionów złotych. Dla porównania rok wcześniej spółka osiągnęła w tym samym okresie imponujący zysk na poziomie 6 miliardów złotych. Jest to pierwszy przypadek od 2020 roku, kiedy Orlen zanotował ujemny wynik finansowy. Co się dzieje? Orlen, który jeszcze rok temu osiągał rekordowe zyski, teraz staje przed wyzwaniami, które mogą znacząco wpłynąć na jego pozycję na rynku. Obecne problemy finansowe mogą wymagać poważnych działań naprawczych. Wobec trudnej sytuacji ekonomicznej na rynkach globalnych oraz rosnących kosztów surowców, pytanie o przyszłość tego giganta pozostaje otwarte. Warto zadać sobie pytanie, czy to początek dłuższego kryzysu, który wymusi zmiany w zarządzaniu spółką i jej strategii operacyjnej po zmianach w zarządach. Jedno jest pewne, Orlen znajduje się na rozdrożu, a decyzje podjęte w najbliższych miesiącach będą kluczowe dla jego przyszłości. Aż 98% kadry zarządzającej w spółkach Skarbu Państwa zostało najpierw zwolnionej, a potem wymienionej na nową, taką, którą chwali się zresztą w mediach społecznościowych Koalicja Obywatelska tym sukcesem. Ale jeżeli patrzymy na wyniki spółek Skarbu Państwa, to tam spadki i to mówi już były minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Na ten temat, ale także o szerokiej strategii gospodarczej rządu, czy ona istnieje, czy będzie przedstawiona, porozmawiamy z naszym gościem w studiu. Witam bardzo serdecznie Bartosza Marczuka, który można powiedzieć powraca do Telewizji Republika. Dobry wieczór. No zwłaszcza do programu biznesowego, dlatego że rzeczywiście wspólnie tutaj z panią redaktor, przez skromność pewnie pani redaktor nie wspomina. Uruchamialiśmy ten format przeszło 10 lat temu w Telewizji Republika. Ja byłem jednym z prowadzących ten program i rzeczywiście no, duży sentyment. Ja byłam wydawcą, tak. Prowadzącym Bartosz Marczuk był świetnym, dziś jest także świetnym, znającym się na rzeczy ekspertem, bo w Instytucie Sobieskiego członek zarządu, ale także były wiceminister rodziny, pracy, polityki społecznej w momencie wdrażania zresztą programu 500+ i wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, więc dlatego pytamy właśnie o kwestię strategii rządu. Czy dzisiaj ją widzimy? No, jeżeli moglibyśmy tylko jeszcze zatrzymać się chwileczkę na temat wymiany kadr w spółkach Skarbu Państwa. Ja tutaj nie mam jakichś złych emocji i odczuć, jeżeli chodzi o tego rodzaju zmiany kadrowe. Każdy ma prawo, każdy rząd ma prawo do tego, żeby prowadzić tę swoją politykę gospodarczą poprzez też spółki Skarbu Państwa z osobami, do których ma zaufanie, z którymi chce to robić. Czyli to jest naturalna zmiana? To jest zmiana dość naturalna. Ale i tak samo jak Platforma grzmiała, że wymieniano z spółkach Skarbu Państwa prezesów poprzednio. Tak samo teraz, jeżeli mówimy o tym, że ktoś oburza się w tej chwili, ja bym był ostrożny. Oczywiście dobrych fachowców powinniśmy zachowywać, natomiast jest to w jakiś sposób naturalny proces. Słyszymy, panie prezesie, panie ministrze, o tym, że nie ma absolutorium za ubiegły rok, że kierowane są zarzuty do prezesa, byłego prezesa PKN Orlen, to nie jest już taka naturalna zmiana. Tak, to jest rzeczywiście inna historia. To znaczy, co innego jest to, że ktoś wymienia na przykład prezesa czy wiceprezesów. Ja sam przecież odszedłem, czy też
nie było przedłużenia ze mną kontraktu w Polskim Funduszu Rozwoju, ale co innego jest, no, w cudzysłowie, swego rodzaju taka złośliwość i jakieś polowanie na czarownicę, dlatego że pamiętajmy o tym, że tego rodzaju, jeżeli nie ma tam nic pod spodem, to jest to psucie de facto tak naprawdę państwa i psucie też tej gospodarczej części państwa, dlatego że później, kiedy jakieś osoby z rynku mają przyjść do spółek Skarbu Państwa i nimi zarządzać, to mają w głowie i w pamięci to, jak będą rozliczone. Że będą rozliczone i że będzie się później poszukiwało jakichś, nie wiem, w cudzysłowie haków na to, żeby właśnie nie dać im absolutorium, żeby gdzieś jakieś złożyć doniesienie do prokuratury. To psuje jakość kadr, a te spółki Skarbu Państwa, pamiętajmy, są niezwykle istotne z perspektywy wzrostu gospodarczego. No właśnie, to tu powiedzmy sobie o tych wynikach, bo o ile właśnie na to powinno się patrzeć przy ewentualnych rozliczeniach, no to jeżeli spojrzymy na PKN Orlen, to różnica rok do roku w milionach złotych to aż minus 6241, porównując rok do roku, tak? PGE to minus 830 milionów złotych, przypomnę, Tauron Polska Energia minus 457, Energa 1121, PKP Cargo jeszcze to tutaj dodajmy, bo tam także wielkie zwolnienia w efekcie pogorszenia, można powiedzieć, też wyników tej strategicznej dla Polski spółki, minus 222 miliony złotych. Ja bym był ostrożny tutaj, jeżeli chodzi o takie krótkoterminowe spojrzenie, dlatego że różne mogą być powody tego rodzaju gorszych wyników. Oczywiście niepokojące jest to, jeżeli to dotyczy praktycznie wszystkich. Natomiast no czasami po prostu te zdarzenia rynkowe, każdą z tych spółek trzeba by było przeanalizować osobno, historycznie i zobaczyć, dlaczego te wyniki były wtedy lepsze, dlaczego te wyniki teraz są gorsze i spojrzeć na to nieco z dłuższej perspektywy, ocenić to nieco z dłuższej perspektywy. Zanim przejdziemy do strategii rządu, to może takim zwiastunem, jaskółką tego, w jaki sposób będzie teraz podejmował decyzję rząd, może być to, że nowy minister aktywów państwowych mówi o sprzedaży banków polskich. I to jest... Wspomniał o tym i my też jako Polski Fundusz Rozwoju, przypomnę, pani redaktor oczywiście o tym wie, natomiast widzowie mogą tego nie pamiętać, braliśmy udział w odkupie od Włochów akcji właśnie wspomnianego banku Pekao S.A. I ten bank Pekao S.A. po tym, kiedy został odkupiony, naprawdę no, przeszedł niesamowicie dobrą drogę, też pod zacnym kierownictwem obecnego szefa Instytutu Sobieskiego, prezesa Leszka Skiby, bardzo się zdigitalizował, wzmocnił swoją pozycję i to, że sektor bankowy wraca do polskich rąk, to naprawdę nie ma tutaj absolutnie w tym nic oburzającego. My byliśmy ewenementem jako Polska przed tymi między innymi przejęciami. Tak było wtedy, no właśnie, teraz że 80% bankowości, czy ponad 50% bankowości było w rękach zagranicznych. Ale uwaga, czy Francja, czy Niemcy, czy Stany Zjednoczone mają taki udział zagranicznych? Nie. Oni swoją bankowość trzymają w swoich rękach, to jest 80-90% kapitału miejscowego. Stąd jeżeli ktoś wspomina o tym, że no, myśli o sprzedaży, ale ja z tego co widziałem, to jednak chyba minister czy rząd jednak jakoś prostowali tę rzecz, to byłbym tutaj więcej niż zaniepokojony, dlatego że też z perspektywy nas, jako, czyli Polskiego Funduszu Rozwoju jako akcjonariusza tego banku, my 12,5% odkupiliśmy, pożyczając pieniądze na tę transakcję w innym polskim banku Pekao BP, ale proszę wyobrazić sobie pani redaktor, że to jest po prostu tak naprawdę finansowy majstersztyk, dlatego że ten bank jest bardzo dywidendowy, czyli wypłaca sporą dywidendę swoim akcjonariuszom i my w tym perspektywie 5-6 lat, kiedy odkupiliśmy te akcje banku Pekao S.A., de facto spłacaliśmy ten kredyt z dywidendy, którą otrzymywaliśmy co roku od tego banku. Naprawdę ten bank dużo zainwestował też w informatykę i dobrze, że jest w polskich rękach, aczkolwiek z drugiej strony on jest w takiej dobrej proporcji, dlatego że jest notowany też na giełdzie, więc jest to pełna klarowność i przejrzystość.
Skarb Państwa ma w okolicach 30 kilku procent. Jeżeli patrzymy z kolei na wyprowadzki firm, które tutaj w Polsce od lat działały, ta mapa zwolnień także w Republice była wielokrotnie już publikowana, no bo informujemy o tym, że polskie firmy albo też no, zagraniczne firmy, które tutaj zainwestowały, budowały fabryki, przez lata zatrudniały ludzi, przenoszą się tam, gdzie produkcja jest tańsza, na przykład do Rumunii, no to znowu słyszymy z tyłu głowy, że może dzieje się coś niepokojącego i znowu to pytanie już podsumowujące o strategię, czy ona istnieje i co rząd zamierza z tym zrobić albo co powinien. To, że firmy przenoszą się i szukają tańszej pracy, to dla nas jest trochę takie słodko-gorzkie. Oczywiście indywidualnie ludzie mogą czuć, że tracą pracę, natomiast z perspektywy takiego wzrostu gospodarczego i tego, gdzie jesteśmy jako gospodarka, oznacza to, że Polacy więcej zarabiają, to bardzo dobrze. Ten wzrost w ostatnich 10 latach jest naprawdę fenomenalny, jeżeli chodzi o zarobki. Polacy no, stali się po prostu dla inwestorów drożsi, czyli to jest dobra dla nas informacja, bo zarabiamy więcej, no ale musimy w tym momencie wymyślić pewien nowy model. Likwiduje się zakład pracy, rodzina myśli, no oczywiście. Ojciec straci tę robotę. Oczywiście, tylko pamiętajmy, że mówimy o tym, że w Polsce pracuje ponad 17 milionów osób, a te pojedyncze zwolnienie, no to są, oczywiście to są ludzkie, indywidualne dramaty, ja nie chcę tego bagatelizować, natomiast no nie jest to masowa skala. Natomiast to, co rzeczywiście jest istotne, to jest to, żeby rząd miał pewien pomysł i strategię gospodarczą naszego rozwoju. Dlatego, że jeżeli wychodzimy z tego modelu po tych 35 latach dość taniej pracy, pewnej odtwórczej, w cudzysłowie montowni, co też oczywiście miało swoje zalety, no to musimy w tym momencie pomyśleć, jaka jest przyszłość naszej gospodarki. I to, co daje dziś tę odpowiedź? No właśnie, to, co ja tego nie widzę, zarówno jeżeli chodzi o pomysł, nie ma żadnej strategii gospodarczej, nie widzę tego, jeżeli chodzi o ludzi w rządzie czy osoby. No, premier Donald Tusk to bardziej zajmuje się generalnie tweetowaniem na temat PiS-u. Ja nie widzę specjalnie, jaki on ma pomysł, jeżeli chodzi o wcześniej rozliczaniem. I rozliczaniem, i wzrost, i jeżeli chodzi o strategię gospodarczą. Życzę sobie tego oczywiście, żeby taka strategia powstała, bo to jest w naszym interesie. Dobrze, że media też o tym mówią. Natomiast oczywiście no, tutaj trochę już czasu minęło i można trochę czuć się zniecierpliwionym ze względu na to, że takiej strategii wciąż nie ma. To my ze z tym wspomnianym zniecierpliwieniem spoglądamy i czekamy i życzymy sobie tej strategii już niebawem. Miejmy nadzieję, że taka powstanie. Naszym gościem był Bartosz Marczuk, członek zarządu Instytutu Sobieskiego, ekspert do spraw polityki społecznej. Teraz, obecnie, wcześniej wiceminister rodziny, pracy, polityki społecznej. Dziękuję serdecznie za udział w naszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dobranoc.